Bardzo witam naszego głównego gościa, panią prezes Beatę Szydło, panią poseł Beatę Szydło, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy za to, że jest dzisiaj z nami, że odwiedziła i Olsztyn, ale też jeszcze po południu w Nidzicy. Będziemy na spotkaniu, więc taki cały dzień nam poświęcony. Szanowni Państwo, też chciałem Państwu podziękować za przybycie, za przyjęcie zaproszenia. Państwo przede wszystkim reprezentujecie środowiska akademickie, ale też i nie tylko. Generalnie środowiska, które są bardzo opiniotwórcze. Akcja Katolicka, ale też i tu środowiska akademickie, aż uniwersytety, przedsiębiorcy. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj się spotkać i porozmawiać, dlatego że jesteśmy na ostatnim etapie tak naprawdę przyjmowania programu po wstępnej wersji, która została przedstawiona na zjeździe i tam tak wstępnie przyjęta. W tej chwili dopracowujemy ostatnie szczegóły dotyczące programu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że Państwo na pewno do tych spraw możecie dużo, wiele wnieść i tak naprawdę chciałbym, żebyśmy dzisiaj przede wszystkim o tych sprawach sobie porozmawiali. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, że Państwo przyszliście. Ja co prawda jestem z południa Polski, ale właśnie jeżdżąc tutaj, Jurek pokazał mi trochę Olsztyn, byliśmy też w kościele i mówiłam, że ja mam sporo kolegów z mojej miejscowości, nawet którzy kończyli tu w Olsztynie. No kiedyś się to nazywała Akademia Rolnicza, teraz Uniwersytet Rolniczy, znany. Warmińsko-Mazurski. Warmińsko-Mazurski, tak. Kiedyś wszyscy tu jechali, właśnie ci, którzy zajmowali się głównie hodowlą mięsa, jechali wszyscy do Olsztyna, także to taka dygresja, bo czasami, kiedy jesteśmy gdzieś w innym zakątku Polski, to wydaje się, że to jest takie odległe, a tak naprawdę to te związki są silne wszędzie. Jestem u Państwa w ramach objazdu, który wczoraj rozpoczęliśmy, Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo partii, po przyjęciu nowego programu. Jeździmy teraz po Polsce, będziemy we wszystkich miastach wojewódzkich, również tych byłych miastach wojewódzkich. No a przy okazji, będąc tak, ja jestem dzisiaj tutaj w Olsztynie, to będę jeszcze w Nidzicy, więc przyjeżdżamy. Ten objazd jest wzorowany na objazd, który w ubiegłym roku odbyliśmy. Byliśmy we wszystkich powiatach w Polsce. Teraz chcemy, tak jak już wcześniej powiedziałam, być w każdym mieście wojewódzkim. No są dwa powody. Po pierwsze, oczywiście jest to jakiś taki już rytm kampanijny. Przed nami są wybory do Europarlamentu. Ale my sami uważamy, że to jest taki początek tej drogi, tych trzech, jak mówi prezes, skoków, a właściwie czterech skoków, czyli teraz mamy Europarlament i jesienią bardzo ważne wybory samorządowe, no i ten przyszły rok, który jest niezmiernie istotny, bo są i wybory prezydenckie, i wybory do parlamentu. I chodzi o to, żebyśmy potraktowali właśnie ten cały czas jako taki jednolity okres już kampanii, przygotowywania się i pozyskiwania oczywiście wyborców. No a drugi powód, dla którego udaliśmy się w tę podróż, jest taki, że my nie mamy szans na to, ażeby nasze propozycje programowe, czy to, co proponujemy, w jakiś sposób w mediach można było zaprezentować. Oczywiście jest przychylne Radio Maria, jest przychylna Telewizja Trwam. No w tej chwili jest na multipleksie, więc jest łatwiej. Ale no, niemniej jednak wiecie Państwo, że ta możliwość dostępu jest bardzo ograniczona. No stąd jest, te spotkania są również i taką dobrą okazją do tego, żeby o tym programie porozmawiać. Oczywiście nie szczegółowo, bo trudno to jest w tak krótkim czasie zrobić. Natomiast żeby przynajmniej zasygnalizować, zwrócić uwagę ludziom na to, żeby jeżeli mają ochotę, zerknęli na ten program. No a też wiadomo, że ta informacja o takim i naszym pobycie i o tym, co mówimy, rozchodzi się, więc oceniamy ten ubiegły rok, kiedy jeździliśmy właśnie, byliśmy we wszystkich powiatach bardzo pozytywnie, bo wydaje nam się, że to jest zmierzone, bo mamy to zmierzone w badaniach, że to przyniosło właśnie ten efekt naszego wzrostu poparcia.
więc w tej chwili, proszę Państwa, mamy program, który został przyjęty, ale tak jak powiedział prezes na kongresie i jak zresztą jest zapisany w programie, on jest programem otwartym. I tak jak wiele propozycji i rozwiązań, które w nim się znalazły, są wynikiem między innymi tych naszych ubiegłorocznych podróży po Polsce, również i pracy ekspertów, bo on oczywiście w głównym kształcie został przygotowany przez środowiska eksperckie, które z nami współpracują. Jest wynikiem też tych debat Alternatywa, które organizowaliśmy, ale jest też w pewnym i to niemałym stopniu oparty na tych sugestiach, które w czasie tych podróży po Polsce zebraliśmy. I teraz prośba jest szczególnie do takich środowisk, jak Państwo prezentujecie, żebyśmy mogli usłyszeć od Was krytyczne uwagi na temat tego, co przygotowaliśmy. Może jakieś inne rozwiązania, może jakieś jeszcze się urodzą nowe pomysły dotyczące pewnych konkretnych rozwiązań. No jest gotowy materiał, na którym chcemy pracować i my traktujemy go przede wszystkim już jako ten wyjściowy materiał do przygotowania programu, faktycznie takiego szczegółowego programu do rządzenia. Stąd między innymi została powołana Rada Programowa, na czele której stoi pan profesor Gliński i jego eksperci. To tak tytułem oczywiście wstępu. Ja pozwolę sobie może w krótkim zarysie powiedzieć o programie, bo myślę, że Państwo będziecie mieli pytania. Ja też bardzo ciekawa jestem dyskusji, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Czy jakieś refleksje, nie musimy rozmawiać tylko o programie. Jeżeli Państwo macie jakieś ogólne uwagi, tutaj bardzo chętnie będziemy się temu przysłuchiwać. Natomiast program nazwaliśmy Zdrowie, Praca, Rodzina, bo to są w naszym założeniu główne priorytety. Oczywiście on jest całościowy, dotyczy wszystkich dziedzin życia. Natomiast jego głównym założeniem jest to, że trzeba w Polsce naprawić, my chcemy przejąć odpowiedzialność za rządzenie Polską. Chcemy przejąć odpowiedzialność za to, co w Polsce się dzieje. Zdajemy sobie z tego sprawę, żeby to zrobić, trzeba w Polsce całościowej zmiany. I to z wielu analiz eksperckich wynika, wychodzi, że nie ma już w tej chwili szans na to, żeby coś poprawiać, naprawiać. Nie, w tej chwili jest potrzebna w większości obszarów życia w Polsce diametralna zmiana. Żeby to zrobić, po pierwsze trzeba mieć dobry program, trzeba być zdeterminowanym, skutecznym i trzeba mieć do tego narzędzia. Trzeba przede wszystkim wygrać wybory. Wybory, które powinniśmy wygrać w taki sposób, by rządzić samodzielnie, dlatego że każda koalicja to jest kompromis. Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że kompromis zawsze łączy się z tym, że trzeba pójść na ustępstwa, rezygnować z jakiejś części swojego programu. To nie jest łatwe, bo oczywiście długa droga przed nami, ale jeżeli będziemy zdeterminowani, uda nam się różne środowiska zaangażować i zachęcić, to jest to możliwe. Jest to możliwe, wydaje się, że oczywiście tutaj będą miały wpływy różne okoliczności i zewnętrzne. No, teraz obserwujemy zmiany trochę na scenie politycznej w momencie, kiedy wyniknęły problemy kryzysu ukraińskiego. Tendencje trochę się odwróciły. Tusk zaczyna wchodzić w buty Prawa i Sprawiedliwości, zaczyna mówić językiem Lecha Kaczyńskiego, Państwo słyszycie, prawda, jak kreuje się na obrońcę narodu, na męża opatrznościowego, tymczasem jeszcze nie tak dawno zupełnie inaczej się zachowywał. No więc to są takie elementy, które oczywiście my też musimy brać pod uwagę i sytuacja polityczna się zmienia bardzo szybko, no ale taka jest nasza praca, takie jest życie i trzeba na to znajdować remedium. Tym głównym założeniem, które w programie zakładamy, to jest w ogóle zmiana funkcjonowania aparatu państwowego, zmiana funkcjonowania państwa, przebudowy Rady Ministrów, inne położenie akcentów na funkcjonowanie na przykład Ministerstwa Finansów, którego rola ma być w tej chwili znacznie niższa niż do tej pory, bo tak naprawdę w tej chwili, gdybyśmy spojrzeli na układ sił w Radzie Ministrów, to właśnie minister finansów był kreatorem polityki gospodarczej. No, a jeżeli minister finansów jest kreatorem polityki gospodarczej, to wiadomo, że tej polityki nie ma, no bo on głównie koncentruje się
na tym, żeby pilnować budżetu, pilnować księgowych kwestii. No jeżeli mamy jeszcze do czynienia z takim ministrem, jak był Rostowski, no to to idzie już w zupełnie jeszcze odwrotną stronę, bo tutaj niestety polityka i podatkowa, i w ogóle finansowa była fatalna, z czego skutki dzisiaj widać bardzo wyraźnie. Więc mówimy z jednej strony o przebudowie tej administracji, ale z drugiej strony mówimy o tym, że trzeba szukać w Polsce możliwości pobudzenia rozwoju i sięgnięcia do różnych zasobów, różnych źródeł. To, co nazwaliśmy tym bilionem złotych na rozwój, po to, żeby te pieniądze mogły rozruszać polską gospodarkę. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli chcemy mówić o wsparciu rodziny, o tworzeniu miejsc pracy, o naprawie systemu zdrowia, a to są te podstawowe nasze elementy naszego programu, no trzeba na to wszystko znaleźć środki. I proponujemy takie rozwiązania, które może są w tej chwili dość odważnymi, można by powiedzieć, ale one w wielu krajach europejskich nie tylko zostały wprowadzone, sprawdziły się. Są różne środowiska, które chciałyby wejść w takim właśnie aktywnym wsparciu gospodarki, tylko trzeba im stworzyć po prostu do tego możliwość. Więc mówimy o tym, że będą po pierwsze pieniądze z Unii Europejskiej, te 500 miliardów złotych, które w ciągu 7 lat razem z wkładem własnym powinny być inwestowane przede wszystkim w infrastrukturę, przede wszystkim w badania rozwojowe, badania naukowe, w rozwój, w gospodarkę. Jest nadpłynność banków, proponujemy zastosowanie tutaj takich mechanizmów, jak chociażby ta linia LTRO stosowana w Wielkiej Brytanii czy na Węgrzech, gdzie Narodowy Bank Polski dawałby gwarancje tanich kredytów, które banki komercyjne udzielałyby małym i średnim przedsiębiorcom. Szacujemy, że to jest kwota rzędu 220 miliardów złotych, którą można w ciągu tego czasu uruchomić. Pieniądze przedsiębiorców, które w tej chwili nie są inwestowane, leżą na rachunkach bankowych. Stworzenie nowego systemu podatkowego, danie możliwości na przykład już konkretnie, czy to 15% CIT-u dla mikroprzedsiębiorców, czy stworzenie możliwości finansowania, możliwości podwójnego odpisu podatkowego dla tych, którzy inwestują w nowoczesne technologie, w badania i rozwój, czy też stworzenie możliwości amortyzacji w ciągu danego roku, kiedy zakupi się środki trwałe. To są takie zachęty, które mogą przedsiębiorców skłonić do tego, żeby oni zechcieli uruchomić te pieniądze i wprowadzić je w gospodarkę. Do tego w naszym przekonaniu trzeba dokapitalizować Bank Gospodarstwa Krajowego, tak żeby dodatkowo jeszcze 100 miliardów złotych na wsparcie przedsiębiorców bank mógł przeznaczyć. Inaczej skonstruować funkcjonowanie spółki inwestycje, polskie inwestycje rozwojowe. To jest spółka, która miała dać Polsce ten zastrzyk inwestycyjny. No i okazało się, że w tej chwili poza stroną internetową i kilkoma ludźmi, oczywiście zarządem spółki nieźle zarabiającym, nic się tam nie dzieje. Ja słyszałam o tym, że ma być tutaj jakaś wspólna inwestycja między innymi w Olsztynie przez nich realizowana, ale zdaje się, że to na zapowiedziach się skończyło. Na ten rok polskie inwestycje rozwojowe, więc okręt flagowy polskich inwestycji, zaprojektował, że przeznaczy na inwestycje 1 miliard złotych. No więc proszę Państwa, my w tej chwili rozmawiamy o jakimś humbuku, który został stworzony. Natomiast rzeczywiście taka spółka jest potrzebna. Myśmy to w naszym programie już w tym wcześniejszym też mieli założone. Ona może działać i około 40 miliardów złotych na dzień dobry można tam wprowadzić, które będą zainwestowane i później przy współudziale środków europejskich, przy współudziale również samorządów będą mogły być uruchomione. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dołożyć około 150 miliardów złotych, jak szacujemy w tym czasie, środków ze spółek Skarbu Państwa i poprzez danie im możliwości tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tak żeby mogli inwestować w większym stopniu i również pompować te pieniądze tutaj właśnie w gospodarkę.
To jest to założenie tego biliona złotych, tak oczywiście w cudzysłowie, bo tak naprawdę to są szacunki, które to ten bilion złotych szacujemy tak dość ostrożnie. Jeżeli przy dobrej, skutecznej i mądrej polityce rozwojowej państwa te pieniądze byłyby uruchomione, to jest szansa na to, żeby wprowadzić i te programy dotyczące pracy, chociażby Narodowy Program Zatrudnienia, który przygotowaliśmy do 35 roku życia dla młodych ludzi, dla tych samorządów, które są w tej chwili w trudnej sytuacji gospodarczej, żeby oni mogli z tego korzystać, ale mówimy też o tym, że trzeba rozwijać budownictwo mieszkaniowe, tworzenie tego programu, który dawałby szansę średnio zarabiającej polskiej rodzinie na pozyskanie własnego mieszkania przy montażu takim, że państwo, Skarb Państwa daje nieruchomość, jest wybudowany budynek i mieszkania poprzez spłatę czynszu, ludzie mogliby w jakiejś perspektywie czasowej nabyć to mieszkanie na własność. No oczywiście polityka rodzinna to jest ogromny temat, ale uważamy, że to jest priorytet, dlatego zaproponowaliśmy z jednej strony tą taką właśnie ten system finansowy, gdzie państwo pod 500 zł na każde dziecko dla rodziny, o bardzo niskich dochodach, od pierwszego dziecka, dla rodzin lepiej sytuowanych od drugiego dziecka do 18 roku życia. Dlatego, że no, z jednej strony mówimy o tym, że trzeba rodzinę wspierać finansowo, oczywiście trzeba dawać, państwo musi wziąć na siebie część odpowiedzialności w tym zakresie, a z drugiej strony też trzeba potraktować to jako politykę demograficzną, czyli jednak tworzenie i kreowanie tej mody na posiadanie dzieci, bo w Polsce w tej chwili zaczynamy, jesteśmy praktycznie na szarym końcu w Europie, jeżeli chodzi o dzietność. Ale ponieważ zbliżają się wybory do Europarlamentu, no też zakładamy, że nasi europosłowie w tej kadencji będą walczyli o to, żeby Unia Europejska, tak jak jest w Unii Europejskiej polityka rolna, są programy rozwojowe, żeby jedną ze swoich polityk w następnej perspektywie uczyniła właśnie politykę rodzinną i żeby to stało się priorytetem również w Unii Europejskiej. No to są te główne założenia, które postawiliśmy. Oczywiście jeżeli chodzi o zdrowie, to państwo być może już się też słyszeliście. Chcemy likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Chcemy, żeby te pieniądze były na poszczególne regiony, na poszczególne województwa, były dzielone w Ministerstwie Zdrowia. Odpowiadać, żeby za to odpowiedzialność za to w województwie ponosili wojewodowie. Chcemy ustawowo określić zasady i ceny leków refundowanych. No i przede wszystkim zmiana systemu w tej chwili, żeby lekarze tego pierwszego kontaktu mieli możliwość kierowania na badania, żeby nie trzeba było tylko chodzić po te skierowania do specjalisty i z powrotem i tak dalej. Więc to jest te główne założenia nasze programowe. Oczywiście również i sprawy dotyczące szkolnictwa wyższego, oświaty, obrony narodowej, spraw zagranicznych, etc. Ale myślę, że to może już w pytaniach, jeżeli państwo będziecie zainteresowani, bo można by mówić oczywiście bardzo długo, ale sądzę, że zręcznie będzie, jak w tej chwili przejdziemy do pytań. Dziękuję bardzo.